Witamy. Cześć. Cześć. Jesteśmy, nie umiem jeszcze zębów. Nie jesteśmy wcale skasowani. Nie. Ja. Kurwa, młody Bóg. Tak, dokładnie. Tak, kurwa, leży 3 godziny, kurwa, na łóżku i się nie rusza, no młody Bóg. Dzień drugi targów PGA, godzina, na których byliśmy 12.53. Długo. Tak? Już tak późno. Wstaliśmy jakieś 5 godzin temu, bo jesteśmy sportowymi świrami, więc wstajemy o 6. Ja już kaszę. Tak, byliśmy właśnie, dlatego tak wyglądamy, bo po bieganiu jesteśmy, wiecie? I niestety czasem to tak jest już, że się biega, a potem ten. O, zobaczcie, są chłopaczki. Słucham? Zdjęcie? Vlogasek. I zdjęcie. No, piękne. Było zdjęcie w vlogasku. Ale jest piękny dzień dzisiaj. Taka ładna pogoda, taka rzeźka. No. I jaki dzisiaj plan, Mateuszku? Idziemy teraz kupić... A, uznane to jest. Idziemy kupić Harry'ego Pottera, bo Floti chce, do sklepu, bo dzisiaj premiera podobno. Idziemy kupić Battlefielda podobno, bo Fury chce. Mati, ty coś chcesz? Nie, ja nie mam pieniędzy na takie rzeczy. No, my to jeszcze aż tak poważni youtuberzy nie jesteśmy. I idziemy do sklepu, a potem pewnie pójdziemy na PGA. I było ja bardzo... Ja muszę umyć zęby. Polecam, ja już umyłem na szczęście. I było fajnie wczoraj, nie Mati? Oj, tak działo sobie... się, działo się. Śmiechom nie było końca. Dokładnie, odpoczęliśmy za wszystkie czasy. Myślę, że jeżeli to wszystko mogliście zobaczyć na Snapchacie Mateuszka, więc jeżeli ktoś jeszcze nie dodał, to jak się nazywa? Matyniu. Matyniu, Snapchat. Jak wszędzie. Polecam. Bardzo ciekawe rzeczy tam się działy. Oj tak, mogę nawet puścić kawałek. Puść ten. Z czapką i okularami. Z czapką to jest najlepsze. Najlepsze, jak zobaczycie co tam się działo. To po prostu. A tam będzie lokowanie produktu. Snapchat? Nie, Fortuna. A to nieważne, bo poprzedni odcinek sponsorował Sprite, to dzisiaj Fortuna sponsoruje. Czekaj. Gówno widać i gówno słychać. Niestety, bo pod słońce to robimy, ale napierdala. No. Więc pewnie odezwiemy się jeszcze później. Na dzisiaj wam dziękuję. A nie, jeszcze nie, dopiero zaczynam. Więc do potem, kochani. Do potem, kochani. Nasza seksmasterka jest zawsze gotowa. Ludzie, błądzimy po galerii, bo Flotar nie może znaleźć książki. Znaczy znalazł, ale chce jeszcze jedną znaleźć. Tańszą. Tańszą. Nie chciałem tego też mówić. Tańszą. Też chcę kupić. Tak? Też chcesz kupić? Tak, ja chcę. To ja też chcę kupić. Jestem fanem. Pokera. Największym. Jest, ja tak, to jest to, największym. To są książki naszego dzieciństwa. Dokładnie. Pamiętam jak byłem na pierwszym Harry Potterze w kinie i dostałem popcorn schrzanioną, potem miałem go na półce i bardzo lubiłem. Ja pamiętam jak za świadectwo dostałem 50 zł, bo miałem bardzo dobre z czerwonym paskiem i co zrobiłem, wydałem na Harry'ego Pottera za kompletnika. Dobra. I idziemy na PGA znowu. Jest 15. Nawet już w pół do 16 jest. A my dopiero idziemy. A no jak za tu szybę. My już wracamy po raz kolejny dzisiaj. A my dopiero idziemy na PGA. Mam rekord. Słyszałem, że dziewczyny na to lecą. Tak? Czekam na jakieś. Ja słyszałem, że nie obchodzi mnie na co lecą. No mnie też. Gaby, kocham cię. Lewo. To było do Gabi? A mogło być? Nie. To nie było. No. Więc idziemy. Jesteśmy na zachodniej. Widać. I co? Nie wiem w sumie. Jakoś dzisiaj taki... W ten sposób? Tak. Wolisz tak z pozycji loda bardziej do góry? Z loda? No. No. Tak no fajnie. Ja czasem tak, tak robię. Fajnie, fajnie się tak wygląda. To jest kobieca pozycja z loda. Tak. Jest też męska pozycja z loda. A gdzie dzisiaj jest twój irokes? Jestem cię Gniewkiem. Gniewko. Gniewko. Oni się śmieją z tego, że ja bym chciał syna nazwać Gniewko. To jest zjebane imię. To jest najlepsze imię na świecie. Gniewko. Dajcie, tak jak będzie moje dziecię. Dobra?
Czyli dobra. Zajebiście. Ale dajcie znać w komentarzu, co sądzicie. Jak będzie 1000 lajków, to nazwę sobie na Gniewko. A ja. Jak nie będzie, to. Ja Megatron. Skrobanko. Jesteśmy już na PGA i teraz relacja, mini relacja. Mateuszku, co się z tam dzieje? Skąd to zwątpienie? Piszę na telefonie. No właśnie wiem. A co tam? Nie wiem, jest dużo ludzi całkiem, więcej niż wczoraj. No wow, bo wczoraj był VIP day. Ale myślałem, że będą kolejki przy wejściu, a nie było żadnych kolejek. Znaczy może dlatego, że już jest końcówka prawie. Z tej okazji, jeżeli ty robisz tutaj vlogaska, to musimy też uczcić to Focią. Zjebałem, must wait a second. Znowu Focia i vlogaska. Ja to muszę tak wiesz, jak ale gdzie mam patrzeć? Bum. Tutaj będę patrzył. Lejka, dalej chodzimy. Czuję się jak w Krakowie, bo jest taki smog. A tak to serio. Odnośnie taka anegdotka mi się przypomniała. Bo kiedy w Krakowie otwierają okna, to oni tak naprawdę nie wietrzą pomieszczenia. Oni wietrzą Kraków. Całkiem śmieszny. Ja ostatnio byłem w Krakowie, co widzieliście na wnoszku, a tu jest nasz przyjaciel. 60 sekund. Tą chorobę. Czy idziesz do samej kolejki? I śmierci. Nie, ja nie. Chyba on powinien w kolejce do mnie. Tak mi się wydaje. Więc... No tak chodzimy, zwiedzamy, ale w sumie nie ma tu nic. Znaczy... Gdyby się uprzeć, to by było co oglądać. Ale jak jesteśmy w siódemkę, po wczoraj, to trochę ciężko nam się chodzi, nie? Tak było. Tak było. Wracamy. Smutni, zmęczeni, jak z wojny. Więc furman jak zawsze się tam sra mordę z przodu, bo co on innego potrafi zrobić. Więc jedziemy gdzie teraz? Do City Center. Tam. Do City Center. Poznański chleba. A to idziemy na piechotę? Tak, no to jest cukru, ziomek. Tu, do chlebaka. Potem pójdziemy do Czupito. Na pewno nie. Możliwe, że pójdziemy, ale wy nie możecie, bo jesteście za mali. Dokładnie, ja na pewno nie pójdę. Gdzie idzie? Do Czupito. Czemu nie? Kłamie teraz. A, tak. Nie kłamie, nigdy nikogo nie okłamałem. Idziemy teraz po Battlefield na jedynkę dla Furmana. Więc oglądajcie, jak będzie nagrywał. A jak nie będzie, to i tak oglądajcie. To możecie minusować mu dużo filmów. Nie, że ty. No wytno. To jest? Magnemite blisko. To? Magnemite. Magnemite? Tak, gramy w Pokémony przy okazji. Mieliśmy dzisiaj nagrywać dla Pokémona, ale mi się nie chciało. Jestem takim youtuberem. Wszystko dla widzów. Jaka ładna jakość kolego tego materiału. Dzięki. Bo ładne materiał światło jest. O, hej. Chcesz ten jak autograf czy coś? Zdjęcie. Aha, dobra, to stop klatkę zrobię, nie? Taką potem i wyślę ci. Okej. Dobra, a pocztą może być? Może, albo gołębie. Dobra, więc zobaczymy się pewnie jeszcze później. Idziemy właśnie na Crash Kebab, podobno najlepszy kebab w mieście i gramy w Pokémony. Z tym, że panowie z przodu się ze mnie naśmiewają, zwłaszcza ten tu rudy śmieć, o imieniu i nazwisku Flotar. Więc możecie mu pozdrowić go w komentarzach i dać mu łapkę w górę pod filmami i zostawić suba. Matiemu też oczywiście. Hejka. Ale teraz powiedz, czemu się ze mnie śmiejecie? Bo Mano, jak nie umie czytać nazw Pokémonów i jeszcze robi to w taki śmieszny sposób. Tak. Wiecie, jak próbuje coś przeczytać, tak jak obcokrajowiec czyta jakieś słowo, to czyta je tak duka, tak... I Mano, jak tak samo czyta nazwę Pokémon. Tak wcale, że nie. Porygon, taki Pokémon, to zamiast on powiedzieć Porygon, to czyta Pyrogon. Odwrotnie. Ale no tutaj nie było napisane nazwy, tylko tak z pojęcia poleciałem. I tak. Zawsze jak były Pokémony, zawsze je tak czytałeś. Tak. Pyrogon. Hejka, świry. Do kogo ty mówisz? Do vlogaska. Jesteśmy na kepsie. I na tym kepsie się czeka 40 minut na kepsa. Ale podobno jest dobry. Wziąłem się z karkówką. I z...
chlebkiem. Ładnie to wygląda. I jaki sobie wziąłeś ten? Ja wziąłem sobie cielęcinkę. I na zwykłym chlebku, a ja sobie wziąłem na pomidorową chili, tak? No, to bardzo dobry wybór. Mam nadzieję, że będzie ci smakować. Dziękuję, będzie przyjacielu. Bardzo. No proszę, ja też. Proszę bardzo. Tak, proszę bardzo. Więc czekamy. A potem pewnie pójdziemy... A mecz jakiś dzisiaj jest. Tak. Legia Legra. A że Dariuszek to zagorzały kibic Lecha, to będziemy oglądać. A jak się robi Legię? Że... Elka. Kurwa, prawą ręką pedale. No jak kurwa, ale jest w... Ale czy ty jesteś... No, kurwa, debila. Na zdjęciu jak widzisz. Wyszliśmy właśnie z Kepsa. I tutaj Daruś nas pyta, jak mięsko smakuje. O, idą. I mi smakowało. Znaczy, kurde, ciężko powiedzieć. Witam. Opowiedz im, co ja zrobiłam ze swoją mieszanką. Ogólnie tutaj, drogi Adrian, wziął sobie taką mieszankę wybuchową, bo wziął wszystko inne niż reszta grupy. Tak. Także chciał się wyróżnić, można powiedzieć. Tak, jak zawsze. No i niestety... I to nie wyszło zbytnio. Zjadł tak, nie wiem, ile? Wziąłem połowę? Tak. Troszeczkę więcej niż pół. 3/4. Ale... Wziąłem nie, sobie... co ty, nie było. Wziąłem sobie... kebaba w tortilli, a tortilla z karkówką, była kebab z karkówką. Pomidorowa, pomidorowo chili, do tego sosik bananowo chili, słodko kwaśny, do tego karkówkę z pieczoną z paprykami, do tego wszystko, fetę, rukolę i było średnie. Znaczy pierwsze gryzy były pyszne, ale potem było dość średnie. Hejka ludzie, dzisiaj dzień trzeci naszej wycieczki do Poznania. Właśnie wracamy wszyscy sobie do domków i się gubimy na peronie. Jest tutaj znowu milion ludzi. Musimy przejść na peron 9 3/4. 9 3/4. Więc szukamy teraz chłopaków, bo się zgubiliśmy. Można powiedzieć, że Darek chciał wczoraj do takiego wejść, bo walnął. Co się dzieje w Poznaniu, zostaje w Poznaniu. Więc wracamy dzisiaj do domu. I co? I to tyle będzie. Pokaż chłopaka pewnie. Lot i ucieka. Proszę państwa, żegnają się. Tak, to się dzieje naprawdę. Chodź, jedziem w ślinę. Och, jej. Malo. Pepe. Do następnego. Jak wejdę i od razu odjedzie. To kurwa, będę miał aparat wreszcie dobry. On wejdzie do tego pociągu. Jaki kulturalny człowiek, no. Idź, 6, 2. Na dworcu. Tutaj ostatnio na dworcu chyba z 8 lat temu byłem, także... To jest taki ładny. Kiedyś był inny całkiem. Znaczy nie całkiem inny. No nie, no nie całkiem, bo został tak jakby zrekonstruowany. Ale więc... po prostu nowy. Tak. To już tyle z naszych przygód poznańskich. Pa, pa. Teraz wrocławskie przygody w takim razie. Może kiedyś, może za rok na meetupie. A już były wrocławskie przygody. No. Pa, pa.